Witam Was w podcaście Żyj Kolorowo magazynu Elenę, tworzonego dla profesjonalistów branży beauty. Ja nazywam się Agnieszka Keller i jestem jego redaktorką naczelną, a będę zapraszać wybitne osobowości związane z branżą beauty, które są pasjonatami swojego zawodu i pracują bardzo dużo i ciężko. Przy czym jednak potrafią czerpać z życia pełnymi garściami. Krótko mówiąc, umieją żyć kolorowo. A dziś gościem naszego podcastu jest Aleksandra Dworska, znana w branży jako Beauty Boss. Ekspert odbudowania silnych marek w branży beauty z naciskiem na luksus. Współwłaścicielka systemu dokumentacji salonu beautycheck.pl. Olu, bardzo mi miło Cię gościć. Dziękuję za zaproszenie. Jesteś tak energiczną osobą, że zawsze zastanawiałam się i naprawdę zastanawiałam się, to szczerze Ci mówię, czy taka byłaś zawsze, czy to jest cecha, którą nabyłaś? Zawsze byłam uczona, żeby cieszyć się z małych rzeczy i czerpać radość z tego, co jest dookoła, więc zawsze na pewno taka optymistyczna aura mi towarzyszyła i po prostu lubię się cieszyć życiem, bo jest ono tylko jedno, więc raczej widzę je w kolorowych barwach i we wszystkim widzę nadzieję, potencjał i możliwości. Czyli zawsze taka byłaś od dzieciństwa, energiczna, wiedząca, co chcesz, dokąd zmierzasz, tak było? Zawsze wiedziałam, że chcę w życiu tworzyć coś dużego z misyjnością, jednak też mam brata i siostrę i zawsze oni mieli takie mocne, charakterystyczne talenty. Ja nie ukrywam, że długo szukałam swojej drogi, ale właśnie zawsze wiedziałam, że chcę robić coś większego i tak naprawdę ta idea, nie znając dokładnie celu, ale idea tworzenia dużych projektów doprowadziła mnie do miejsca, w którym jestem. A powiedz, skąd twoje zamiłowanie do luksusu? Czy to miałaś od razu w swoim DNA? Czy to też z czasem dotarło do ciebie, że jeżeli kupujemy coś, to tylko dobrej jakości? Zawsze mi zależało na jakości. Też pamiętam taki swój pierwszy moment, kiedy zachwyciłam się przebywaniem w hotelu. Właśnie pojechaliśmy z rodzicami do takiego jednego z lepszych miejsc po raz pierwszy, gdzie była piękna, biała, pachnąca pościel i pamiętam, że powiedziałam sobie, że to jest taka z jednej strony mała, błaha rzecz, ale ja tych emocji chcę dostarczać innym, aby właśnie niby klasyczne spanie, gdzie śpimy codziennie, nagle ta czynność może być wyjątkowa i ja też jakby poczułam te emocje, więc bardzo mi zależało, żeby do prostych rzeczy dodawać ten efekt wow, a w tym wszystkim też z szacunku do konsumenta, aby dbać o tą jakość, bo na przykład w branży beauty umiemy żyć bez usług premium, ale bardzo ważne jest to, aby tworzyć właśnie to przebywanie wokół danego miejsca, więc we wszystko, w co inwestujemy pieniądze, wydajemy na coś pieniądze, uważam, że ta jakość jest ważna, bo po tą jakość się wraca, o niej się pamięta, więc to też jest taka idea, która mi mocno towarzyszyła, aby rozwijać właśnie wszystko, co związane z jakością. Twoją inspiracją też był pobyt w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku i w Miami. Opowiedz o tym, co tam znalazłaś takiego, co obudziło tą iskrę? Tak, miałam przyjemność mieszkać pół roku w Nowym Jorku, kolejno w Miami i jeśli chodzi właśnie o Stany Zjednoczone, były one dla mnie ogromną inspiracją, bo mieszkałam tam właśnie kilka lat temu, gdzie na przykład jeszcze takie wąskie specjalizacje jak brow bary nie były modne w Polsce, więc pamiętam, gdy przychodziłam obok właśnie nails bar, brow bar, mówię wow, ale fajnie, że coś takiego tutaj to funkcjonuje. Ciekawe, kiedy to przyjdzie do Polski, albo też na przykład miejsca beauty, które nie były tylko miejscem, żeby wykonać usługę, ale były takimi przestrzeniami, takim space'em, że było można kupić ulubioną bluzkę do jogi, matę, herbatę, kawę, którą się pije w danym miejscu beauty, czy oczywiście kosmetyki. Więc taka idea tworzenia miejsca, gdzie chce się przebywać, gdzie można kupić rzeczy dookoła tematyki beauty, też jakby pokazały mi, że to jest ciekawy kierunek i dzisiaj to bardzo mocno przychodzi do Polski, gdzie tworzy się mercze, że stawia się na VIP roomy, poczekalnie, więc dla mnie Ameryka na pewno była taką przestrzenią ogromnej inspiracji. Oczywiście personalizacja na najwyższym poziomie, jednak jeśli chodzi o jakość usług, to moje serce bardzo bije do Polski. Polska też jest bardzo wysoko oceniana na świecie, jeśli chodzi o jakość, czystość, estetykę, więc jeśli chodzi o Stany, to tak jak właśnie się mówi, biznes za oceanem, American Dream, jak najbardziej tutaj jestem za tym, żeby się inspirować, ale jeśli chodzi o jakość usług, to naprawdę Polska jest na bardzo wysokim poziomie i osobiście jestem z tego dumna.
często mówisz, że najważniejszy jest pomysł, ale nie taki, że założę piękny salon i będę czekać, aż przyjdzie klientka, a najlepiej całe tłumy, drzwi się nie będą zamykały, stanie się to samo. Mówisz, że najważniejszy jest pomysł, ale taki, który trzeba spisać jako dokument. Dlaczego? Bardzo ważne jest to, abyśmy wiedzieli, do czego dążymy. Ja nie zawsze znam drogę, jak chcę osiągnąć konkretny cel, ale właśnie ustalanie celów pomaga jakby ruszyć całą machinę. Nagle nasz zespół, osoby, które są blisko nas, również zaczynają o tym myśleć, bo mamy jasno sprecyzowane cele. Oczywiście są różne metody na wyznaczanie celów, taka słynna na przykład metoda SMART, że cel ma być mierzalny, określony w czasie, konkretny. Jakby bardzo ważne dla mnie jest to, żeby ustalać konkretne cele i szukać różnych dróg dojścia do nich, jak również ustalać standardy, które są bliskie nam. I ja ogólnie mam hopla na punkcie standardów, optymalizacji. Nie chodzi o to, że wszystko ma być idealnie poukładane w Excelu, bo to jednak jest organizm żywy, dzieje się codziennie coś innego. Jednak standardy pozwalają nam utrzymać jakość, a tak jak już powiedziałam, ta jakość jest dla mnie bardzo ważna, bo klienci też wracają do jakości. Na tyle, jeśli startujemy i tworzymy jedną osobą na początku działalność, to my mocno wyznaczamy tą jakość i ją, że tak powiem, kierujemy. Nie musimy nikogo uczyć, że podajemy kawę, że otwieramy drzwi, że prowadzimy panią przed sobą. Jednak każdy biznes na skalę to jest taki, gdzie zatrudniamy inne osoby i właśnie się rozrastamy. Więc gdy tworzymy już zespoły bez standardów, po prostu ciężko nam będzie utrzymać jakość. Co za tym idzie? Ciężko nam będzie utrzymać duże grafiki, pełne grafiki, jeśli po prostu odpuścimy standardy i nie będziemy wiedzieć, do czego dążymy, bo jeśli firma ma być po prostu i egzystować, nie będzie się wyróżniać, nie będzie wyrazista, niestety wtedy ten sukces może przyjść bardzo, bardzo długo. Mówiłaś też, że ja to doskonale zapamiętam, że do salonu beauty nie chodzić tak jak do spożywczaka czy do apteki. To jest towar jednak luksusowy i nie jest to towar pierwszej potrzeby. Usługi beauty to nie jest najwyższy punkt na liście naszych potrzeb i no właśnie nie musimy chodzić do salonu beauty, ale chcemy. I teraz co zrobić, żeby klientka chciała przyjść? Mało tego, żeby wróciła. Tak, właśnie to jest też ta idea, która mi towarzyszy, bo głośno podkreślam to, że umiemy żyć bez usług beauty, ale sprawmy, żeby inni nie umieli żyć bez nas. Dlatego naszym celem nie powinno być ciągle pozyskiwanie nowych klientów, nie stałych klientów, a ambasadorów marki. Czyli osoby, które z dumą się z nami utożsamiają, do nas wracają, nas polecają i absolutnie to nie są influencerki. To jest pani Jola, Kasia, która mieszka blisko nas i ona po prostu chce do nas wracać. Ale idąc tą ideą, właśnie mocno zainteresowałam się tematem luksusu, ogólnie na świecie, jak również właśnie jak to przyłożyć do branży beauty. Też skończyłam w tym kierunku studia. Z tego powodu, że luksus to nie jest to na złote i marmury, tylko dla mnie luksus to jest marka, która jest wyrazista, wyróżnia się, jest spójna, ale zarazem luksusowe jest to, co wybieramy. To, na co chcemy wydawać pieniądze, ciężko zarobione. To jest czas, który poświęcamy, aby spędzić w miejscu beauty, a nie z rodziną, nie z przyjaciółmi, bo chcemy na to wydać pieniądze. I dla mnie to jest jakby taka też definicja luksusu, czyli my nadajemy wyjątkowe znaczenie temu, z czego korzystamy i to jest dla mnie szalenie ważne, bo dzisiaj jakość jest punktem wyjścia. Dzisiaj nikt nie dyskutuje, czy kosmetolog ma wiedzę, czy nie. Ja oczekuję, że będą tutaj dobre sprzęty, dobre produkty i kompetentny specjalista. Ale idąc dalej, ja chcę czegoś więcej. Ja chcę kawy, herbaty, uśmiechu, beauty planu, pokazania tego, że ktoś ma pomysł na mnie, na moją skórę. Chcę przebywania, więc bardzo wiele czynników docelowo wpływa na to, że właśnie dane miejsce jest wyjątkowe i chcę do niego wracać. I to jest teraz taka moja główna misja, aby właśnie tą filozofię wspierać i jeszcze bardziej dokręcać i rozwijać. Rekomendujesz też często właścicielom salonów, aby też na pewien czas stali się klientami, czyli żeby jeździli po Polsce i nie tylko, sami korzystali z usług i sami zwracali uwagę na to, co ich denerwuje, czego im brakuje albo co ich zachwyciło, że na własnej skórze, jeżeli poznają tak naprawdę swoje własne wymagania, łatwiej im będzie spełnić te oczekiwania klientów. Tak, to jest jak najbardziej dla mnie w ogóle strategiczne. Ja na pewno nie byłabym w tym miejscu, w którym jestem. Ukończyłam 5 kierunków studiów, ale nie kosmetologię, właśnie w tym zestawie moim. I właśnie wiedziałam, że to jest moja siła, z tego powodu, że nie mam właśnie takiej perspektywy, że coś wypada, nie wypada. Zawsze moja perspektywa była z perspektywy klienta, dlatego bardzo szybko łamałam schematy, wprowadzałam nowe rzeczy, inspirując się też różnymi branżami, właśnie aby się też wyróżniać i pomóc wyróżniać się moim klientom.
Ale w tym wszystkim kluczowe jest to, aby właśnie tego doświadczać i patrzeć z perspektywy klienta. I ja od samego początku wiedziałam, że to jest kluczowe, więc oprócz tego, że czytałam mnóstwo książek biznesowych, rozwojowych, to też wiedziałam, że jeśli chcę się dalej dzielić wiedzą, nie tyle z klientami, bo mój początek drogi zawodowej w branży beauty to było bycie menadżerem i nie miałam aspiracji otwierać własnej firmy czy szkolić, ale wiedziałam, że jeśli ja chcę się dzielić wiedzą z moim zespołem, to sama muszę mieć doświadczenie i właśnie mieć jakiś case study, do którego mogę się odnieść, do tego stopnia, że gdy wróciłam ze Stanów Zjednoczonych, miałam hopla na punkcie tego, aby odwiedzać różne miejsca beauty i miałam takie tygodnie, że byłam 3-4 razy w tygodniu w różnych miejscach beauty, od paznokci, po zabiegi na twarz, ciało, fryzjerstwo, aby właśnie zbierać to doświadczenie, bo uważam, że nie ma lepszej nauki niż fakt, że jesteśmy na zabiegu, za który płacimy 500 zł, a nagle wibruje telefon, leci muzyka z radia, na przykład dostaliśmy kawę, która jest zimna, albo dostaliśmy wodę w szklance z zaciekami, albo na przykład jest śmietnik, z którego wysypują się śmieci, albo pani kosmetolog się nie odzywa cały zabieg, bądź cały zabieg mówi nam nad głową różne historie, które totalnie nas nie interesują. Więc uważam, że jeśli my chcemy się rozwijać, jeśli chcemy pozostać w trendach, jeśli chcemy mieć najwyższą jakość naszych usług, nie wyobrażam sobie po prostu nie chodzić do miejsc beauty i to jest przerażające, bo też wspieram właśnie osoby, które startują i otwierają swoje biznesy i to jest przerażające, jak się pytam, kiedy ostatni raz w ogóle byliście w miejscu beauty, jakimi miejscami się inspirujecie, to nagle słyszę, ale jak to? Jak to w innym miejscu beauty? Przecież ja otwieram swoje. Albo ja chodziłam na wakacjach do spa hotelowych, gdzie to nijak ma się do takiego lokalnego, stacjonarnego biznesu, więc to jest też zawsze takie moje zadanie domowe, idź do miejsca beauty, złap 5 rzeczy, które tobie się bardzo podobały i 5 rzeczy, które nie mogą mieć miejsca w twoim miejscu beauty. Nie chodzi tutaj o krytykę, ale o taką samorefleksję. Jakby co mi się podoba i dlaczego, co mi się nie podoba i dlaczego, bo my jako Polacy lubimy krytykować, a tutaj chodzi o to, że okej, wibrował telefon, to sprawiło, że nie mogłam się wyciszyć i czułam, że moja kosmetolog nie jest skupiona na mnie, więc jakby to ciągnie kolejne myśli konsumenta, klienta, do czego nie możemy doprowadzić w naszym biznesie, więc nie wyobrażam sobie prowadzić miejsca beauty. Nie tylko teraz ja jako szkoleniowiec uwielbiam odwiedzać różne miejsca, ale też jako właśnie właściciel uważam, że to jest szalenie ważne, aby odwiedzać nie stricte miejsca w naszej miejscowości, ale do innych miejscowości, pojechać z rodziną i wyskoczyć sobie na relaks, ale bardzo ważne dla mnie jest to, aby doświadczać, bo to jest najlepsza lekcja właśnie, którą wyciągniemy i to się przełoży docelowo na właśnie jakość w danym miejscu beauty. Podoba mi się twoje określenie, podróż klienta przez gabinet. Jak zaplanować taką podróż? Bardzo ważne właśnie jest to, aby mieć świadomość w ogóle, jakie etapy mamy w trakcie właśnie tej ścieżki klienta. Ja obsługę klienta kiedyś rozbijałam na 6 etapów, dzisiaj już mówię o 7, czyli na pewno jest to kontakt przez sieć. Nie jest to Instagram, nie jest to Facebook, jest to przeważnie w pierwszej kolejności wizytówka Google, czyli miejsce, że nawet jak nie wiem, jak ten salon się dokładnie nazywa, jaki ma adres, wpisuję nazwę salonu w wizytówkę Google. Dlatego tak ważne jest to, aby ta spójność komunikatu była na każdym medium, na tym samym wysokim poziomie. A nie fiksujemy się, że prowadzimy tylko pięknie Instagrama, prowadzimy tylko nasz system do rezerwacji online, a zapominamy o tych innych krokach, więc to już mówi o spójności marki. Czyli mamy kontakt przez sieć, w ogóle znalezienie tego salonu, zainteresowanie się efektami przed i po, zobaczenie jak wygląda salon. Kolejno mamy umówienie wizyty. Może to być przez rozmowę telefoniczną albo właśnie poprzez rezerwację online. Nawet jeśli mamy rezerwację online, bardzo wiele osób zapomina o tym, żeby zadzwonić do pierwszorazowych klientów i potem kosmetolog czeka. Przyjdzie ta pani czy nie przyjdzie? Było można wyprzedzić to, zadzwonić, przedstawić się, zbudować już chociażby minimalną relację i o wiele ciężej jest wtedy zrezygnować z takiej usługi, bo przemiła pani do mnie zadzwoniła i powiedziała, że na mnie czeka. Czyli mamy drugi krok, umówienie wizyty. Trzeci krok to jest wejście do salonu, gość w salonie. Piękny zapach, czystość, uśmiech, przywitanie bądź brak tego, który sprawia, czy ja jestem w dobrym miejscu, czy to na pewno to piękne instagramowe miejsce, jak nikt mnie nie wita, nikt mi nie zaproponował kawy, a na Instagramie była zbitą śmietaną. Więc pamiętajmy też, że Instagram, sieć jest presją, bo jeśli coś pokazujemy, to musi być dla wszystkich i w szczególności dla klientów, którzy przychodzą do nas po raz pierwszy. Czwarty krok to jest dopiero specjalista, który zaprasza gościa do gabinetu, czyli mamy wizytę w trakcie, ale już były 3 inne kroki, które mogły sprawić, że mówię wow, gdzie jestem, albo co ja tutaj robię. Dlatego jeśli ktoś bagatelizuje recepcję, która jest sercem salonu, to jest ogromny błąd. Nie bez powodu mamy różne role w danym miejscu beauty i wszyscy gramy do jednej bramki i każdy z etapów jest szalenie ważny. Czyli mamy kolejny krok w trakcie wizyty,
gdzie dbamy o kartę klienta, zbudowanie znaczenia zabiegu, oczywiście błogość i przyjemność, nawet jak mamy zabiegi laserowe bądź iniekcyjne, które nie są przyjemne, pamiętajmy, aby po prostu przekazać w zmysłach, w dotyku to niezapomniane uczucie. Kończymy wizytę jako piąty krok, czyli mamy zakończenie wizyty z zapisem na kolejny termin. Tutaj też komunikujemy o tym, że wyślemy beauty plan, bo mam pomysł na pani skórę. Mamy opiekę pozabiegową, czyli telefon, jak wygląda skóra, telefon, że beauty plan został wysłany. Dla mnie bardzo ważny siódmy krok, bo opieka pozabiegowa powinna mieć miejsce 24 godziny po wizycie, żeby był wysoki pik emocjonalny, żeby pani jeszcze była myślami, wspomnieniami, z takim uczuciem błogości ciągle z tą wizytą. Jednak dla mnie jeszcze jest siódmy, ostatni krok bardzo ważny, utrzymanie tej relacji poprzez właśnie na przykład zaproszenie panią na nasz Instagram, gdzie codziennie dzielimy się poradami i pokazujemy naszą codzienność. Organizacja eventów, wysyłanie newslettera, wysyłanie na przykład nie filmików z ofertą, promocja miesiąca, tylko na przykład pani Olu wysyłam trzy zasady zdrowej skóry, proszę o nich pamiętać, albo trzy sposoby na zdrowy napar, albo filmik, jak zrobić demakijaż w domu, czyli ciągle takie przypominanie się i utrzymywanie relacji, że warto podążać za tym salonem i patrzeć, co się w nim dzieje. I uważam, że i to jest takie krążące koło, bo stymulujemy panią przez Instagram, widzi, że jest nowość, że są wolne terminy, dobrze, to ja się znowu zapiszę, czyli mamy kontakt przez sieć, umówienie wizyty, gość w salonie, w trakcie wizyty, zakończenie wizyty, opieka pozabiegowa i znowu gdzieś tam stymulacja tego kontaktu. I jeśli ktoś bagatelizuje, a bardzo wiele miejsc bagatelizuje początek wizyty i koniec, to niestety, ale takie miejsce jest skazane na niepowodzenie, bo dzisiaj klient szuka czegoś więcej, szuka relacyjności, a my poprzez wybitną obsługę klienta, wysoki poziom na każdym etapie obsługi klienta sprawiamy, że inni o nas pamiętają i po prostu chcą do nas wracać, a uważam, że to jest celem nadrzędnym, aby biznes prosperował. A powiedz w takim razie, co jest niezbędne na starcie, a co można odłożyć na później, kiedy będziemy miały środki na to, aby zainwestować w najwyższą jakość, jaką będziemy mogły. Od samego początku dbajmy o jakość, ale dbajmy, żeby było tego mniej, czyli ważna nie jest ilość danych technologii czy marek kosmetycznych, tylko zastanówmy się, co jest nam bliskie. To, że jest trzy ulice dalej salon, który ma laseroterapię i świetnie prosperuje, nie znaczy, że otwieramy biznes i mamy zainwestować bardzo duże pieniądze, bo lasery to są jedne z najdroższych technologii na rynku, na start, żeby być bardziej atrakcyjnym w okolicy. Nie, na sam start zastanów się, co jest Tobie bliskie i ja sobie nie wyobrażam, nieważne jaki mamy zakres usług, no, czy to są paznokcie, zabiegi na twarz, lasery, mezoterapia i inne tutaj, inny zakres zabiegów. Dla mnie szalenie ważne jest szkolenie z masażu, dotyk, to jest zmysł pierwotny i tak wiele salonów o nim zapomina, czyli sprawmy, że nawet jeśli to będzie zabieg podstawowy, pielęgnacyjny, podstawowy zabieg z witaminą C, to Pani będzie się czuła tak błogo, że ona będzie wracała dla tego dotyku, dla tej otoczki. Nie musimy od razu zrobić menu napojów na 15 opcji, ale zadbajmy o dobrą, jakościową kawę, herbatę, szklankę wody, czyli wszystkie takie aspekty, które pokazują, że dbamy o to, aby było wyjątkowo. Tak jak powiedziałam wcześniej, nie musi być marmur, nie musi być tona złota, ale po prostu to takie serce. Grajmy też o grę świateł. Bardzo często jest tak jasno w miejscach beauty, że goście czują się niczym jak na przesłuchaniu, a nie w miejscu, gdzie powinni się zrelaksować. Dlatego dla mnie bardzo ważne jest to, żeby zadbać o wygodne łóżko, o matę podgrzewającą, o jakościowy koc, a nie jakiś cienki, najtańszy polar, o jakościową kawę i herbatę. Więcej napoi nie potrzeba, ale właśnie o jakościowe sprzęty, o jakościowe marki kosmetyczne, dwie, trzy, niech jedna specjalizuje się w pielęgnacji, druga na przykład w kwasach, jeszcze inna w retinolach. Spokojnie, stopniowo wprowadzajmy technologię, ale najpierw rozkochajmy w filozofii miejsca, a stopniowo rozszerzajmy tą ofertę. Bo może mieć najnowszy, najdroższy sprzęt na rynku, ale jeśli nie mamy filozofii zbudowanej, takiej misyjności, właśnie nie uczymy naszych klientów nawyku, na przykład codziennej pielęgnacji rano i wieczorem, no to co z tego, że sprzedamy komuś zabieg za 1000 zł, jak ktoś do nas nie wróci, bo właśnie nie są zbudowane te podstawy. Więc dla mnie na start bardzo ważne jest to, żeby była jakość, a nie ilość, żeby były dobre marki kosmetyczne, niech będzie ich mniej, ale po prostu takie, pod którymi się totalnie podpisujemy i zadbajmy o ten detal, który będzie rezonował, że goście będą nas polecać, do nas wracać, nasze grafiki będą pełne, a to nam da możliwość, spokój finansowy, aby móc inwestować kolejnowe technologie i
właśnie w inne zabiegi, które będą poszerzać naszą podstawową ofertę i to jest to, tak jak się mówi, musi być mocny fundament, więc bez mocnego fundamentu po prostu możemy mieć najlepsze technologie, ale ten biznes nie będzie prosperował, jeśli nie dbamy o podstawy jak karta klienta, tworzenie beauty planów dla każdego, zakończenie zabiegu zawsze kremem z filtrem, jako krem plus 5 lat do młodości, czyli taka po prostu podstawowa filozofia, która napędza cały biznes dalej. Brzmi to bardzo wymagająco i na pewno bardzo angażująco, a młode dziewczyny, ale również też dojrzałe kobiety, które postanowiły założyć coś własnego po latach na przykład pracy u kogoś, myślą sobie, czy ja podołam, no bo tak naprawdę jest wysoka cena do zapłacenia za coś takiego. Jesteś w pracy tak naprawdę 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Jeżeli masz własny biznes, na którym ci zależy, w który się angażujesz, to tutaj nie ma, no nie ma przebacz. To jest ta odpowiedzialność, to jest to ryzyko, ale potem jest naprawdę co świętować. Uważam, że świat do odważnych należy. Na pewno branża beauty polega na ogromnym zaangażowaniu. Wszystko to, co mówię, proszę też zwrócić uwagę, nie mówię o tym, musisz kupić to, musisz zainwestować w to, musisz się zaangażować, tak jak tutaj zauważyłaś. Uważam, że biznesy beauty, które szybują, to są te, gdzie właśnie się jest zaangażowanym, gdzie daje się uwagę, gdzie klient nie jest dla nas anonimowy. Na drugiej wizycie się pytamy, pani Olu, czy czarna kawka jak ostatnio? Gdy pani do nas odzwania, odzwaniamy sekundę później, ale żeby sprawdzić, że dzwoni pani Ola, i komunikujemy się. Dzień dobry, pani Olu, klinika X, Kasia przy telefonie, w czym mogę pomóc? I to jest efekt wow. Też się mówi, że stały klient to jest ten, który wraca do nas co najmniej 5-krotnie. Jeśli właśnie klientka do nas wróci po raz 4., 5. i przywitamy ją z imienia, nie będzie efekt wow. Ale jeśli ona przyjdzie po raz 1. bądź po raz 2. i już w danym miejscu nie będzie anonimowa, to ona się po prostu poczuje wyjątkowo. To nie wymaga finansów. To wymaga naszych dobrych intencji, chęci pomagania i budowania relacji. Branża beauty jest branżą relacyjną i nie trzeba być ekstrawertykiem i po prostu te panie zagadywać, bo bardzo wiele pań wybiera ciszę w trakcie wizyty, ale właśnie wracam do standardów. Pewne standardy muszą być zachowane, aby po prostu goście chcieli z nami przebywać, do nas wracać, więc to stymulujemy na podstawie naszego zaangażowania. A co myślisz o skracaniu relacji, to znaczy tego dystansu? Bo jednak jak masz klientkę, która przychodzi wiele lat, no to siłą rzeczy już wiesz o niej wszystko. Klientki się chętnie zwierzają. Czy to jest dobra droga, zaprzyjaźnianie się z klientką? Nie jestem za tym, jestem na pewno za tym, żeby trzymać dystans, bo im dłużej trzymamy dystans, tym nasi klienci nas traktują bardziej profesjonalnie, jako ekspertów. Uważam, że nie jesteśmy psychologami i pewna granica jest tutaj bardzo ważna. Też zwróćmy uwagę, że jest najpierw pani Aleksandra, pani Ola, Oleczka, jaki rabat. Więc jeśli ktoś też ma problem z asertywnością, to absolutnie nie zdrabniamy imion, nie proponujemy przechodzenia na ty. Jeśli nawet klientka czasem też właśnie po wielu wizytach mówi, mówmy sobie po imieniu. Też bardzo ładnym takim komunikatem jest, pani Olu, nie ma problemu, może się do mnie pani zwracać po imieniu, jednak ja mam tutaj standardy i do każdej z pań się zwracam na pani, bardzo dobrze się z tym czuję i proszę, żeby tutaj tą moją decyzję uszanować. Więc to też jest taki komunikat, który sprawia, że pokazujemy jasne granice. Też pamiętajmy o tym, że im będziemy trzymali większy dystans, tym właśnie ten szacunek będzie większy. Też jakby pokazujemy, gdzie są granice. Oczywiście jesteśmy do pomocy, ale może nie w niedzielę o 23:00. Dlatego na pewno jestem za tym, aby ciągle podtrzymywać ten profesjonalny wizerunek, bo to, że do pani powiemy Oleńko, nie znaczy, że pani nam zostawi większy napiwek bądź skorzysta z droższego zabiegu, a wręcz przeciwnie, będzie oczekiwała ciągle nowych dodatków i różnych, że tak powiem, atutów związanych z tym, że ta relacja jest skrócona. Też przyjdzie zaraz nowy pracownik, na przykład do danego miejsca beauty. Też mamy dawać przykład, więc dla mnie jak najbardziej budujmy relacje, ale są pewne granice, których nie przekraczajmy. Tak samo są tematy, których nie powinno się poruszać, takich jak wojna, polityka, ciąża, szczepionki, COVID, choroby. Więc jakby to są tematy, którymi jesteśmy bombardowani przez cały świat, ale ja przychodząc na godzinę raz w miesiącu do miejsca beauty, chcę się od tego odciąć. Ja wiem, co się dzieje na świecie, bo z każdej strony jestem bombardowana, ale jak ja już mam czas dla siebie, to chcę ten czas spędzić dla siebie. Nie każdy, jakby niektóre panie nawiązują do takich tematów prywatnych, ale też wtedy łatwo jest powiedzieć, pani Olu, teraz jest godzina relaksu i bardzo mi zależy, aby się skupić na pani, aby pani się w pełni zrelaksowała.
Dlatego starajmy się stawiać ten dystans, bo na pewno długofalowo będzie to miejsce, które będzie odbierane jako bardzo profesjonalne. Jak tak Ciebie słucham, to myślę sobie, że masz w sobie moc. Masz tę moc, jak Elza z Krainy Lodu, która śpiewała, że zacytuję: mam tę moc, rozpalę co się tli, mam tę moc, wyjdę i zatrzasnę drzwi. Czy zatrzasnęłaś jakieś drzwi? Nie pytam o rzeczy prywatne, ale... Nie, wiem. Ale zawodowo, czy było takie trzęsienie ziemi w twoim życiu zawodowym, że postanowiłaś jednak zatrzasnąć definitywnie pewne drzwi? Myślę, że każda sytuacja w naszym życiu jest... Ja traktuję każdą sytuację w swoim życiu jako wyzwanie, ale z każdego wyzwania wyciągam też lekcje. Pierwszym takim dla mnie ogromnym wyzwaniem na pewno był fakt, że zostałam okłamana przez mojego pracodawcę, który był jako jedyny nade mną, więc taki jest taki komunikat, że pozytywne informacje daje się w dół do zespołu, negatywne do góry. Ja pod sobą miałam 15-osobowy zespół, a nad sobą miałam tylko prezesa, który właśnie na rozmowie ze mną w komunikacji prosto w twarz powiedział całkowicie inną rzecz niż kilka godzin później się okazało. Był to dla mnie bardzo taki trudny moment, bo po raz kolejny życie wystawiło moje wartości na próbę. To był taki moment, kiedy powiedziałam sobie: dobra, mogę przymknąć oko i iść dalej tą ścieżką, na którą się umówiliśmy, ale gdy będę patrzyła w lustro, innym będę mówiła tak, a sobie nie. I to był taki bardzo mocny moment w moim życiu, kiedy powiedziałam, że za dużo od siebie daję, angażuję, wierzę w ludzi, ciągnę ich za sobą. Ja też często powtarzam ciągle mojemu zespołowi, że jestem takim pędzącym pociągiem. Jak wsiądziesz do tego pociągu, ja tobie pomogę. Ja czuję, że ja mam taką siłę właśnie, mam tę moc, aby potwierać drzwi, aby właśnie dać tą taką energię, nadzieję, ale ja muszę mieć osoby dookoła siebie, którym ufam i na których mogę liczyć. Nie musi być ich dużo, ale te strategiczne osoby muszą być fundamentem, takim filarem. I to też był moment, dlaczego wyjechałam do Stanów. Pracując po 15 godzin dziennie, powiedziałam, że nie chcę, żeby tak wyglądało moje życie. Ja oddaję serce dla kogoś, a po prostu zostałam okłamana. W związku z tym spakowałam się i na pół roku wyjechałam do Stanów Zjednoczonych. Więc to był taki moment, gdzie powiedziałam, że moje wartości są nie do ruszenia. Niczym jak kręgosłup. On nie może wyskoczyć, bo będę całe życie złamana. Więc powiedziałam, że nie ma na to mojej zgody. Potem były różne sytuacje, mniejsze bądź większe, ale na przykład dzisiaj podejmuję decyzję z perspektywy osoby, która może, a nie musi, i podejmuję decyzję, które na ten moment najlepiej, jak potrafię, które też są spójne i z moim kręgosłupem moralnym, jak również dzisiaj z racji tego, że mam kilka prosperujących biznesów, które po prostu dają mi fan, rozwój i pieniądze. To też jest taka dewiza, która mi towarzyszy. Dlatego są różne wyzwania na naszej drodze, ale uważam, że bardzo ważne jest to, aby zastanowić się, co nas rozwija i działać zgodnie ze sobą, bo na pewno każda osoba wie, na pewno każda osoba tego doświadczyła, że jeśli wierzymy w coś bezgranicznie, to szybuje. To jest tak jak samo z markami kosmetycznymi bądź zabiegami. Jesteśmy zakochane w jakimś zabiegu, te zabiegi się sprzedają. A jeśli mamy jakąś tam markę kosmetyczną, która jest, bo jest, to ona stoi. Dlatego uważam, że bardzo ważne jest to, aby regularnie samą siebie stymulować, czego chcę od życia, co mi daje fan, rozwój, pieniądze, bo pracujemy po to, żeby zarabiać. Nie jesteśmy instytucją charytatywną, więc to jest takie przesłanie, które mocno mi towarzyszy i według tego otwieram, zamykam projekty, ale one są wszystkie zgodne ze mną. Umiesz cieszyć się życiem, korzystać z tego życia. Jaka jest twoja kraina szczęśliwości? Gdzie szukasz tego ukojenia, spokoju? Gdzie regenerujesz siły? Dom, taras, kawa w filiżance Rosenthala. Uwielbiam. Kiedyś swoje życie bardzo opierałam na szkoleniach. Wyjeżdżałam po całej Polsce. Dzisiaj kocham być w domu. Jak to mówię moim bliskim znajomym, to wszyscy mówią, że jak do tego doszło, bo zawsze gdzieś tam chciałam podróżować, zdobywać ten świat. Dzisiaj czuję, że zdobywam ten świat, ale mogę właśnie w swojej takiej oazie spokoju. Dzisiaj bardzo mi zależy na takiej jakościowej pracy, na projektach właśnie, które mnie rozwijają,
bo na tyle mam stabilne kilka źródeł dochodu, co też mi pozwala podejmować takie decyzje, które sprawiają, że właśnie wybieram to, co napawa mnie ogromną radością i nie ukrywam, że bardzo mocno koncentruję się na projektach online. Jednak to nie jest związane z tym, że nie chcę podróżować, ale jest to związane z moją misyjnością, aby pomagać większej ilości osób. Bardzo szybko uświadomiłam sobie, że nie jestem w stanie każdego dnia być w innym miejscu Polski, aby pomagać innym różnym właścicielkom miejsc beauty, więc wiedziałam, że muszę postawić na projekty online, na mentoringi online, aby właśnie każdego dnia móc pomagać innym, stąd też idea beauty checka, że nie mam jej każdego dnia w różnych miejscach beauty, ale każdego dnia mogę salonom dać narzędzie do kart klienta, beauty planów, wysyłki zaleceń pozabiegowych, że nawet jeśli ktoś ma problemy z obsługą klienta, dopiero uczy się tego zawodu, właśnie takiego obcowania, to wiem, że jeśli przejdzie ścieżkę beauty checka, czyli wypełni kartę, skończy się zabieg, od razu zostanie wysłane zalecenie pozabiegowe, można tak naprawdę w ciągu 5 minut stworzyć beauty plan, to wiem, że ta moja obecność i ta misja będzie się realizować na wielu płaszczyznach. A jak siebie widzisz tak za 10 lat? Wyobraż sobie siebie, powiedzmy, w jakim miejscu? To jest ciekawe pytanie. Z racji tego, że za 10 lat nie jestem pewna, czy będę związana z branżą beauty, ale na pewno będę związana z produktami luksusowymi, bo luksus to jest jakość, luksus to jest wysoka marżowość, luksus to jest patrzenie i korzystanie z rzeczy, które nie są pierwszej potrzeby. Więc uważam, że jest to bardzo ciekawy dział, który będzie się rozwijał. Marki luksusowe zawsze w kryzysie rosną, a ja chcę być przy osobach, projektach, biznesach, które szybują. Jaki jest twój ulubiony kolor? Ulubiony kolor aktualnie jest na pewno zielony, bo kojarzy mi się z beauty checkiem i ogrodem. Jednak gdyby ktoś otworzył moją szafę, to przeważają tam kolory biały i czarny. Ale bardzo lubię zielony, jest to kolor, który mnie uspokaja i kojarzy mi się z radością, nadzieją i właśnie moim biznesem beauty check. To jakiego koloru jest teraz twoje życie? A teraz jest bardzo kolorowe. Bardzo zawsze mi zależało, aby móc podejmować decyzje mogę, a nie muszę. I nawet to jest taki prosty przykład. Pamiętam, jak byłam studentką, musiałam zbierać pieniądze, żeby sobie kupić na spodnie, jakąś bluzkę. Dzisiaj wchodzę do sklepów i po prostu kupuję to, na co mam ochotę, czego potrzebuję, bo mogę, a nie muszę uzbierać. I to jest w ogóle taka rzecz, to takie przekonanie, że mogę coś zrobić, wiąże się ogromnie z taką potrzebą u mnie wolności, że mam wybór, uwielbiam mieć wybór. To też jest takie główne przesłanie, o którym się mówi. Ludzie nienawidzą, jak się im coś sprzedaje, ale kochają kupować, kochają mieć wpływ na swoje decyzje i to jest kwestia w aspekcie sprzedażowym, ale ja to też przekładam na swoje życie. Uwielbiam mieć wybór i dzisiaj mam ogromny wybór, dzięki temu moje życie jest kolorowe. Super, bardzo ci dziękuję za to podsumowanie, w ogóle za to, że znalazłaś czas, za spotkanie. To cudowne, że mogłyśmy pogadać, bo gadało się świetnie. Mogłybyśmy tak gadać jeszcze, myślę, no parę godzin i nie wyczerpałybyśmy tematu. Dlatego zapraszam wszystkich na nasz jesienny kongres, na którym będziesz gościem, będziesz prelegentką i będziesz mówiła o trudnej klientce i prostych rozwiązaniach. O sytuacjach z trudnym klientem, bo nie ma trudnych klientów, to też jest fajna rzecz, przemyślcie sobie to, że czy trudną klientką jest osoba, która czeka 15 minut, bo właśnie jest spóźnienie z twojej, że tak powiem, winy, bo na przykład coś nam się tutaj zamieszało, nie zadzwoniliśmy do tej pani, dość, że pani się spóźniła 5 minut, musi czekać jeszcze kolejne 15. Pani z recepcji udaje, że nie widzi tej klientki, żeby tylko nie było kontaktu wzrokowego, no to następuje sytuacja z trudnym klientem. To, że na przykład są powikłania, to też coś się po drodze wydarzyło. Oczywiście to może być ze strony specjalisty, ale też może być w drugą stronę, że na przykład pani regularnie się spóźnia. Jest to sytuacja z trudnym klientem i na to możemy reagować. I właśnie to jest bardzo ważne, aby mieć świadomość, jakie sytuacje występują w każdym miejscu beauty, bo to jest czy relacja z klientem, czy negatywna opinia, czy na przykład brak konkretnych kosmetyków do zabiegu. Tych sytuacji jest mnóstwo w każdym miejscu beauty, więc rozłożę to na czynniki pierwsze i pokażę tobie, jak reagować właśnie na sytuację z trudnym klientem, aby zawsze wychodzić zwycięsko. I właśnie dlatego to ty jesteś tą najwłaściwszą osobą, która powinna o tym mówić. Zapraszam państwa bardzo serdecznie. Ja również nie mogę się doczekać spotkania w Krakowie. I dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję.